wszystkim, tu Gosia z MKC Photo Creations i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zmienić niebo jednym kliknięciem w Photoshopie na przykład takie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, abyście zostali ze mną. No to zaczynajmy. Tym razem nie będę nawet robić, duplikować pierwszej tutaj warstwy, jak zazwyczaj to robię, nawet to nie jest mi potrzebne. Więc tym razem po prostu idę w zakładkę Edit, czyli edycja, tutaj druga. I od czasów Adobe Photoshop 2021, we wcześniejszych wersjach tego nie było, jest taka funkcja jak Sky Replacement. Tutaj byłoby zastąpienie nieba. Sky Replacement. No dobra. I zobaczcie, co się dzieje. Właściwie nic jeszcze nie zrobiłam. Już jest wymienione tło, niebo. Patrzcie, jest wybór nieb, których możecie użyć, ale możecie też dodać swoje. Możecie to niebo przesunąć w takie miejsce, które byście chcieli. Tylko musicie uważać na brzegach zdjęcia. Możecie zrobić Shift Edges, czyli ta maska Wam przesuwa się w jedną czy w drugą stronę. Trochę bardziej, trochę mniej. Możecie dopasować jasność nieba, możecie dopasować temperaturę, możecie zrobić większe niebo, przybliżyć, wyskalować w jedną albo w drugą stronę, albo odwrócić zupełnie. I możecie na przykład dodać swoje tła, tak jak powiedziałam, swoje nieba. Tutaj chciałabym Wam zwrócić uwagę, na przykład możecie znaleźć też nieba na mojej stronie internetowej, ale chciałabym Wam też zwrócić uwagę, jak się zachowują kolory na zdjęciu, jeżeli zmieniamy tło, bo zobaczcie, jak zmieniłam teraz na noc i niebo jest ciemno-niebieskie, to i kolory na całym zdjęciu się zmieniły na takie niebieskie, czyli wszystko jest dopasowane, a zwróćcie uwagę, jak na przykład wrócę do, powiedzmy, takiego zachodu, wszystko zmienia się z powrotem na ciepłe kolory, także takie zastąpienie tła przychodzi razem z kolorami. O, albo wrócimy do tego tła i zobaczcie. Nic nie musiałam robić, jednym kliknięciem wszystko się zmieniło, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj, jak powiedziałam, kolory już są dodane, także nic nie musimy praktycznie robić. Oczywiście mamy na to wpływ, jak nam się coś nie podoba, mamy inną wizję, ale już jest dodane. Tutaj są dwie warstwy tego tła, także mamy kontrolę nad wszystkim. Nad maskowaniem możemy to ściągnąć, możemy to zostawić, jak nam się podoba. Także nic nie musiałam zrobić, wszystko jest za jednym kliknięciem, nie musiałam nawet kiwnąć palcem porządnie, a już mam wymienione tło bez żadnych dodatkowych umiejętności. Także myślę, że ta funkcja w Photoshopie jest absolutnie fantastyczna, na pewno przyspiesza proces edycji zdjęć i na pewno wiele osób, które zmagało się z wymianą tła na niebie, miało z tym problem, ale teraz już nie będzie miało. Czasem są takie miejsca, które są bardziej podchwytliwe i trzeba samemu poprawić, ale to nie jest taki duży problem. Myślę, że funkcja jest absolutnie fantastyczna. Cieszę się, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że pomogłam Wam, zwłaszcza tym, którzy nie wiedzieli, jak się wymienia tło, albo nie wiedzieli, że jest taka funkcja w nowej wersji Photoshopa. I dziękuję za oglądanie, jak zwykle, i do usłyszenia następnym razem.